Cześć moi drodzy, z tej strony Konrad, a to Smuga. Smuga, czyli jedna z najszybszych bohaterek do ataku. No w sumie chyba najszybsza, nie oszukujmy się. A my zagramy. O, Nepal. Niestety Smuga ma tylko jedną wadę. Jest podatna na obrażenie. Tak, doskonale. Jest. Dobra, pomagamy, staramy się. Jesteśmy wolni, jesteśmy szybkim bohaterem, więc musimy to wykorzystywać. Ona ma taki... Uff. Potrzask. Jeszcze leczenie, dobra, dzięki. Idzie Reinhardt, trzeba by było zostać z tej strony. Cel został zaatakowany. Broni go. Cel utracony. Dobrze, stanął. Dobra. Bohaterowie żyją wiecznie. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Łohohoho, się nadziałem. Kurczę, Smuga jest bardzo szybka, tak naprawdę trzeba się skupić na grze. Bohaterowie żyją wiecznie. I ma to cofnięcie w czasie, co zrobiłem, widzieliście. O, tylko siłę. I już grałem żołnierzem 76, widzieliście partyjkę tam, tą postacią. No i przede wszystkim przyznaję, że żołnierz 76 jak na razie... O, boty, nie ma tak dobrze, nie dam się. Nie ma mowy. Nie będę twoim łupem, złomiarzu. Przyjmują, Holender nabili 40. Wizjer taktyczny aktywowany. Przejmujmy, tak jest. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Trzeba skrócić. Troszkę przód. Trochę poprzejmować. Te 2-3% naleci. Zawsze będzie lepiej. Gdzie złomiasz? Od nich. Bo nie widzę postaci. Nie jestem ranny. No właśnie. Pięknie. Nie ma to jak ich poskracać trochę. Reinharda chyba bombą nie zabiłem, nie udało mi się, no ale teraz postarajmy się. Moi drodzy, ja zniknę na chwilę, aby tutaj uniknąć wam tego. Walnę tylko graffiti na ścianie, a co? I zaraz jestem z powrotem. No i już, jedziemy drugą rundkę. Pierwsza poszła bardzo ładnie. Przyznaję, w Nepalu grałem bardzo rzadko, a bardzo rzadko grałem jeszcze Smugą. Pojdźmy na koło, my musimy tutaj Smugą wykorzystywać jej zaletę. Pierwsza runda poszła nam dobrze. Aha, tak jest punkt. Dobra, widzę. Ja nie będę walczył z tobą w cztery oczy, moja droga. O, będę. No, zginę. Pewnie zginę. Nie zginąłem. Wezmę sobie punkcik życia. O, teraz się nadziałem. Nie trafiłem w drzwi.
wziąłem życie. Dobra, tyle dobrego. Co tu było? Wieżyczka! O, właśnie, tak mi nie pasowało, że coś do mnie strzela. A przecież symetria ustawia wieżyczkę. A dobił mnie jeszcze złomiarz. Dobra, mamy 16%, teraz ogarnijmy to. Jestem chyba na tamtym... przepraszam, jestem chyba w tym etapie, to miejsce w Tybecie, o tutaj, w Nepalu, przepraszam, w Tybecie, co? O, przyjmuję. Holender, tu można spaść. Nie pamiętam, czy grałem na tej planszy, jakoś rzadko mi się losowało. Dobra, pełne życie. Wieżyczka, wieżyczka, uciekaj. Tam gdzieś jest wieżyczka. Musimy bronić celu. Uwaga, leci! Już lepiej. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. No właśnie. Przejmuję cel, dawajcie! Albo ja, albo ona. Nie celowałem w głowę i wyszło. No, niestety. Ja jeszcze pułapkę dostałem. Holender. Dobra, nie jest źle. Róbmy tyły, jak to się mówi. Kurczę, 81. Widzę was. Dobra, zlikwidowany, dzięki. Bohaterowie żyją wiecznie. Tym razem nie wstawaj. Już skrzeszali. Co tu jeszcze? Wygramy to, wygramy. Ujujujujuj, za bardzo się rozpędziłem w tym Nepalu. I czy będzie zwycięstwo beze mnie, ale... No, o tutaj... Poszłem prosto. W ogóle zresztą, jak zauważyliście, to na wszystkich planszach można spaść, a oni przejęli na 99. Ooo, niedobrze, bo to zawsze przeszkadza. Staramy się. Dobra, przejmujemy. Leczenie, leczenie, leczenie. Ogłuszenie. I bomba! Holender! Ale się tam ciasno zrobiło. Bomba zadziałała, ale tutaj nie zadziałał. A, bo on mnie stąd załatwił. No dobra. Złomiarz jest całkiem genialny, powiem wam czasami. Mam jeszcze bombę nową. Albo tamtej nie użyłem. A, wygraliśmy? Jest! Dobra. Wielkie dzięki. Lajkujcie, komentujcie. O, trzeba było jakiegoś skina kupić stanowczo, bo te skórki już tak trochę... O, złomiasz, ale chyba nie na mnie. Chociaż może? Oj, 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 oj. A nie, to nasz złomiasz. Super. 5 zabójstw. Nie no, rewelacja. Jeszcze bombę. Właśnie, złomiasz na tą fajną bombę ładunek. No, dobra. Wielkie dzięki. Do następnego razu. Oczywiście mam nadzieję, że ktoś się odezwie na kanale, ktoś będzie chciał zagrać. No i przede wszystkim lajkujcie i komentujcie. Cześć, nagrywał Konrad.